Witajcie! W tym eksperymencie sprawdzę, czy ludzie przestrzegają tradycji wigilijnych i czy wpuszczą zabłąkanego wędrowcę na wsi. Miłego oglądania! Dzień dobry! Jestem zabłąkanym wędrowcą. Mógłbym spędzić święta z Państwem? A, Państwo wyjeżdżają. No dobra, to nic, wesoły świąt. Dzień dobry. Bo jestem samotny w dzisiejszy dzień. Mógłbym z Państwem spędzić Wigilię? My wyjeżdżamy. A, Państwo wyjeżdżają. No dobra, to nic, wesoły świąt. Dzień dobry. Bo jestem samotnym tutaj człowiekiem i mógłbym z Państwem spędzić Wigilię? Ale wie Pan co, my wyjeżdżamy. A, Państwo wyjeżdżają. No nic. Wyjeżdżamy. To nic, szukam dalej. Wesoły świąt. Bo jestem samotny i mógłbym z Państwem spędzić Wigilię? Co jest? Czy Wigilię mógłbym z Państwem spędzić? Nie. Dlaczego? Nie wiem. No bo jestem tutaj, przyszedłem i nie mam z kim spędzić dzisiejszego dnia. Słucham? Dobry. Mam z kim spędzić Wigilię, mógłbym z Panią? Nie rozumiem. Bo ja nie mam spędzić Wigilię, mógłbym z Państwem? Pieniędzy chcesz? Wigilię czy mógł spędzić? Nie chcę pieniędzy. Chcę usiąść, zjeść, podzielić się opłatkiem, pogadać. A, nie mogę. Nie. To znaczy, mógłbyś, ale za chwilę przyjeżdża rodzina z dziećmi. Ale nie jestem śmierdzący. I tu mamy już 4 osoby, słuchaj. Tam mieszka pani. W tym czerwonym domku jest jak tylko dwoje. A czy iść do czerwonego... Ja nie wiem, czy ktoś do niej przyjechał. Czyli iść do czerwonego domku po prostu. Pan się zapytał. On tam może. No dobra. Bo pani mnie nie przyjmie, tak? Nie, nie, dziecko. No dobra, to nic. Wesoły świąt życzę. Ja również. Tak się zastanawiałam, no matko jedyna, no. No bo jestem właśnie samotny, tu przyszedłem aż z Lipna. Nie, przejdź się dziecko tam i zobacz. Dobrze, no dziękuję. Wesoły świąt. I mam takie pytanie. Chcę spędzić Wigilię? No, do mnie ci dzieci zjeżdżają wszystkie. Aha, czyli nie mogę. No dobrze. A nie wie pani gdzieś tutaj, czy bym mógł z kim spędzić samotny też? No nie wiem, nie wiem. Skąd by to? A pani zostawiła pusty talerz dla wędrowca? No jeszcze nie naszykowałem kolacji, nie? A. No nic. Ja mam 6 dzieci, to rozumiem. Wszyscy zjedzą podwójnie, dzieci, wnuki. No dobra, to dalej. Wesołych świąt. Dziękuję. Dobry. Taką nietypową sprawę, czy mógłbym spędzić z Państwem święta? Wie pan co, wyjeżdżamy do rodziny. Aha, wyjeżdżają Państwo, czyli nie ma. Dobra, no nie, dziękuję. Wesołych świąt. Nie do jakiegoś schroniska, nie? Nie, to już poszukam. Wesołych świąt. Dzień dobry, bo jestem samotny w dzisiejszy dzień. Mógłbym z Państwem spędzić Wigilię? Wie Pan co, ja nie wiem, bo to musiał się spytać żony, bo my też gości mamy, przyjezdnych. No rozumiem, bo właśnie jestem tak sam i tak nie mam z kim spędzić tego dzisiejszego dnia i tak chodzę właśnie i pytam się ludzi, czy mnie przyjmą. A skąd Pan jest? Ja jestem z Lipna. A jak się Pan nazywa? Brzeziński Rafał. No wie Pan co, no u nas trudno jest, bo u nas przyjeżdża szwagier, ja mam też tatę, który jest po udarze, no i też go na wózku muszę przywieźć i tak dalej, więc no. No dobra, to nic, wesoły świąt, szukam no, dalej. Dziękuję. Dzień dobry. Bo jestem samotny w dzisiejszy dzień, mógłbym spędzić z Państwem Wigilię? Dlaczego?
Aha, no dobra, to jest wesoły świat. Dzień dobry. Mógłbym spędzić Wigilię z Państwem? Słucham? To mogę wejść? A za ile bym mógł przyjść? Wie pani co, no jestem z daleka, bo jestem wędrowcem i tak po prostu już idę tutaj 5 km i szukam domu. Słucham? Dzień dobry. A, bo jestem wędrowcem i czy mógłbym z Państwem spędzić Wigilię? No raczej nie, bo mamy dość dużo swoich gości, wiesz? Aha, no rozumiem. No a co, jakim wędrowcem? Skąd jesteś? Co to jest? A no, jestem z takiej biedniejszej rodziny i po prostu nie ma tam Wigilii, tak myślałem, żeby z kimś innym spędzić. No to daj to, to też, bo tam mi się chce już teraz jeszcze trochę. O, 17 po 17 gdzie Wigilia, no jak nie znajdziesz. Jak pan nigdzie się nie oprze, to... To wtedy mogę tutaj przyjść. Tak. Dobra, dziękuję ślicznie. Tak jak zobaczyliście, tradycja wigilijna to mit. Na 10 domów tylko jedna rodzina chciała nie przyjąć. Kiedyś robiłem ten sam eksperyment, chodząc po blokach w mieście. Wtedy każdy pisał w komentarzu, na wsi cię każdy wpuści. No niestety, tak dzisiaj nie było. Może po tym filmie się to zmieni, może wtedy ludzie będą bardziej wrażliwi, bardziej otwarci na drugą osobę, bo niestety jesteśmy sobie wilkami, a tak nie powinno być. Ja życzę Wam wesołych, radosnych świąt z uśmiechem na twarzy, bez nienawiści.